pomysłów, jak chcę panu powiedzieć, najprostszy pomysł na świecie. W Polsce kilkadziesiąt prostych posunięć wystarczy, żeby żyło się wszystkim nam lepiej. I tego przez 50 lat nie ma zamiaru zrobić nikt. Najprostszy. Gdybym szedł na spacer i potknął się o wystającą płytkę, a byłbym szefem Zakopanego, to u mnie ten facet od płytek już by nie znalazł roboty przez 100 lat. Gdybym swoje dżinsy rozerwał o gwóźdź wystający z ławki, to ten facet od ławek już by u mnie nie znalazł roboty przed 50 lat. Dlatego lepiej i proszę mnie pilnować, żebym nie kandydował. To są naprawdę prościusieńkie historie. Wysyła mój znajomy burmistrz spod Krakowa, taka miejscowość, to on już wydał 70 milionów euro, bo ma uzasadnione, porządne, a u nas jakby dziecko nie odbyło lekcji, ma dwóje, a tu paru gości z różnych ministerstw nie wypełniło prawidłowo takich wniosków. No to kochani, po prostu wyczaskać, no nie chcę tu przy dzieciach, bo pary cielesne są zabronione. Pani minister zakompleksiona przychodzi do rządu i od razu chce zmieniać. Obojętnie co było w tym szkolnictwie, nasze dzieci są najlepiej wykształcone, porównując, na świecie całym. Córeczka mojego kolegi wyjechali do Chicago, jest najlepsza w szkole, a tu miała same trudy. Bo tu się musiała nauczyć, ile wojsk miał Napoleon i w którym roku nastąpiło przegrupowanie tych wojsk i walczył, jak się nazywał ten od ruskich? Żuk, nie. Tylko chłopie, to, no to też pan ma wiedzę. No i widzisz, dziewczynko, Wójciu jest wychowany na Żukowie 44, marszałek Żukow, i to mu wystarczy, widzisz, a ty musisz pruć. Jak się nazywał ten generał ruski, który z Napoleonem? Cara pamiętam. Kutuzow. Jeszcze tu pani Lenina wiesza, Jezu. Jak się nazywa? Kutuzow. Nie, nie Suwolow. Ale nie, no dojdźmy, bo to się dzieci musiły, ja to musiałem mojej córeczce, która teraz jest dojrzałą dziewuchą na szczęście, pytałem ją z tego, w którym roku, no 1815, 16 ludzie, Napoleon, no, no i z kim się prał u ruskich, no. Kutuzow. Kutuzow, która pan? Ma czarna. Przepraszam, proszę się pokazać, brawo. Proszę pani, brawo. Widzisz, brawo. Jak się będzie rzuciło tak jak ciocia, to będziesz się zapyta wójciu Marcinek i zadajcie raz, to będzie znaczy na Giewont, to ty we wtedy wrzaśniesz jak ciocia w najgorszych okularach na kabłkach. Jak ciocia ma na imię? Aleta. Nie, to mój mąż Radosław. Ja a to Radzio! To Radzio to imię z tradycjami, prawda? Teraz Radzio wymyślił, że wcześniej się śmiał z prezydenta świętej będzie, że malutki, że malutki, a teraz Radzio wymyślił, że w każdej placówce będą, powinny być zdjęcia prezydenta. No, jak Radzio wymyślił, jak Radzio pojechał do Stanów, żeby nie było wiz z awanturą i wrócił i dalej są wizy. Taki Radzio jest wielki, a święty pamięci Lech taki malutki, tak mu do kutu. No, więc Kutuzow, panie Radzio, państwo dostają egzemplarz ze sobą za darmo. Tak załatwiamy. No, myślę, że... Podpisem każdy. Tak, oczywiście. Ale nie będziecie musieli płacić. Z Kutuzowem mała, zapamiętasz? No. A to jeszcze to nie, Wojciu, się wygłupiam, nie pamiętaj, bo tego już na szczęście nie trzeba. Ale zmierzam do cioci krótkościętej, pani minister. Przyszła do szkolnictwa i wymyśliła najważniejszą rzecz świata, nie żeby się dzieci mało mogły uczyć. Ja się teraz dowiedziałem, że dzieci to bardzo ważne w jakim kraju, kochani, no gdzież to jest? W Grecji mają, uważajcie dzieci, będę bardzo jączy. Dzieci w Grecji mają miesiąc wakacji w zimie i 3 miesiące w lecie. Mała, proszę o brawa dla dzieci greckich. No to co to, jedna jest? Mały, nie ucieszyłeś się? No, czujesz? Będę cię buntowała do 3 miesiące w Grecji. No jedziesz do... to cię nie będzie obchodziło. Oni, ty przyjedziesz, to oni jeszcze będą mieli wakacje. I kochani, patrzcie, nie skrócić wakacji w tej szarościach, w tej bidzie, w tej nędzy, tylko wymyśliła, że pośle 6-latki do szkoły. No ma, jest gigantka, malusieńki człowieczek, 20 kilo tornister pójdzie i to na razie jest dobrowolne, a już za 2 lata wszystkie pójdą. I sobie, kochani, wyobrażacie, kto, skąd pieniądze na niższe schody?
Skąd pieniądze na... Przepraszam, mała, bo ile masz lat? 7? 5. No to pójdziesz, ciocia ci załatwiła. Ciocia pani minister. I pójdziesz i musi, trzeba zmniejszyć pisuarki. Skąd samorządy wezmą pieniądze? Nie wiem, kochani, skąd się znajdzie producent, żeby wymyślił takie małe kosze na śmieci, żeby łatwo można było nauczycielowi pierdyknąć nagłówkę. To się nauczą od was starszych. No i nie wiem, jak się to będzie nazywało. Czy działusia, czy działeczunia. W każdym razie, żeby była jasność, bardzo poproszę teraz państwa o brawa tych, którzy się nie zgadzają, żeby 6-letnie dzieci już szły do szkoły. Proszę. No, kochani, przepraszam, że takie małe referendum, bo mnie pan Kondrat znowu będzie gonił do spełniania marzeń politycznych, ale ja jednak lepiej się czuję w roli i mówiłem państwu, że równiuteńko. Platformiarze, pisiory, PSL-e i lewo. Tak łatwo, panie Kondrat, pani teraz kazał kończyć. Kochani, ja mam w dowodzie napisane, że miejscowość urodzenia w Rzeszowskim, Wielopole. To już się pomylili. Ja się urodziłem w Zakopanem, się urodziłem. Także głosujcie na mnie, jak ja wygram, to no, to mówię wam, no. Zrozumiałeś się? No. Ten mnie pyta co? Jak wygram, to powiem. Ale mówię wam naprawdę, ludzie, no, mówię wam, no, jak wygram. No, także głosujcie na mnie. Ja mam do państwa prośbę, dzielcie to wszystko przez 8, przez 10, i, bo tylko to nam pozwala, może będzie jeszcze kiedyś lepiej. Ja nie potrafię państwu powiedzieć, kiedy będzie lepiej, bo nie jestem energioterapeutą.